Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Polski da się lubić. Dzisiaj kolejny film poświęcony przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty i szczegółowo zajmiemy się redutą Ordona, Adama Mickiewicza oraz śmiercią pułkownika. Zaczynamy od redutu Ordona. Pierwsza sprawa to trzeba się zastanowić, czym jest tak właściwie reduta. Reduta to był po prostu taki fort, który służył do obrony, fort ziemny. No i właśnie cała ta historia związana jest z Julianem Konstantym Ordonem, który był polskim wojskowym i dowodził właśnie obroną Reduty, czyli tego fortu numer 54 na Warszawskiej Woli podczas powstania listopadowego. Powstanie zaczyna się w 1830 roku, kończy się w 1831. Pamiętamy, że Adam Mickiewicz nie brał w nim udziału, ale postanowił właśnie o tej Reducie napisać. Tutaj spotyka się w momencie, kiedy kończy się powstanie, on wraca do Polski i spotyka się ze Stefanem Garczyńskim, który właśnie opowiada mu historię obrony tego fortu nr 54 na Warszawskiej Woli i o tym, jak właśnie Ordon tam walczył. Ostatecznie, żeby Reduta nie wpadła w ręce Rosjan, Ordon Redutę wysadził. I teraz pytanie, czy Ordon naprawdę zginął, czy nie? Ponieważ w historii przedstawionej przez Mickiewicza mamy na końcu ukazaną śmierć Ordona. Jednak w rzeczywistości Ordon wcale nie zginął. No więc teraz pytanie, po co to Mickiewicz robi? Chodzi o to, że dzięki temu, tak jak pojawia się w utworze taki fragment, Ordon staje się patronem szańców, czyli staje się patronem wszystkich tych, którzy walczą w obronie ojczyzny. I dlatego brzmi to tak dostojnie tutaj w momencie, gdy umiera. Bardzo ważna sprawa, co wiemy o narratorze. Pamiętamy, że jest to taki dopisek pod tytuł, pod redutą Ordona, opowiadanie adiutanta. Adiutant, czyli pomocnik generała. I teraz ten adiutant obserwuje wydarzenia i mówi tak. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Czy on sobie stoi i gdzieś tam z daleka patrzy na to, co się dzieje, bo mu ten generał nakazuje, aby zdał mu relację z tego, co tam jest. I zdecydowanie opowiada się po stronie Polaków, czyli sympatyzuje z nimi. Możemy stąd wnioskować, że właśnie należy też do Wojska Polskiego. I w Reducie Ordona mamy przedstawionych Polaków i Rosjan. Rosjanie atakują Redutę, chcą ją przejąć, ale tutaj Polacy dzielnie się bronią. I warto zauważyć, że po stronie Polaków mamy niezbyt dobre uzbrojenie, mają tylko 6 armat, ale są honorowi, dumni, dzielni, odważni. Ich opisie dominuje kolor biały, który też ma oczywiście pozytywne skojarzenia. Z kolei po drugiej stronie mamy Rosjan, którzy mają przewagę, mają 200 armat, ślepo są poddani carowi i w opisie dominuje czerń, porównani są też do robactwa i sępu. Czyli zdecydowanie taki negatywny wizerunek i negatywne skojarzenia są budowane. To jest tak, że ta reduta jest mała, wąska i zaostrzona, a wokół niej niczym morze właśnie rozciągają się ci Rosjanie. Ona jest taka mała tutaj i biedna. Bardzo ważna sprawa to obraz cara, który został przedstawiony też właśnie w tekście. I tutaj kilka cytatów, które pokazują, jak to wygląda. Król, co na rzezie tłumy wyprawia, król wielki, samowładnik świata połowicy, mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Czyli car przedstawiony jest jako tyran, jako okrutny władca, który, zobaczcie, na rzezie tłumy wyprawia. Sam nie bierze udziału w walce, nakazuje swoim poddanym to, ale jest też królem wielkim, samowładnikiem świata połowicy, czyli rządzi połową świata, ogromnym mocarstwem. Ale ostatni cytat, mocarzu jak Bóg silny, ale jak szatan złośliwy. Wystarczy, że carskim ręką tysiące kibitek, czyli tych wozów wywożących ludzi, na Syberię już jedzie. I tutaj wszyscy się go boją, wszyscy drżą przed nim właśnie. Warto połączyć sobie ten obraz cara z innym władcą, na przykład z Neronem z Quo Vadis, z Henryka Sienkiewicza. Tutaj rzeczywiście wygląda to bardzo podobnie, że oni są tyranami, są okrutnymi władcami. Drugi utwór to śmierć pułkownika.
Tutaj na końcu tego utworu dowiadujemy się, że ten pułkownik, który umiera, to kobieta. I tą kobietą była Emilia Plater. Była to szlachcianka, ona pochodziła z Litwy i utworzyła kilkusetosobowy oddział, brała udział w walkach powstańczych. Też podczas powstania listopadowego poświęciła życie w obronie kraju. To było naprawdę niesamowite jak na tamte czasy, ponieważ ona była kobietą, a kobiety zazwyczaj takich rzeczy po prostu nie robiły, tylko raczej przebywały w domu. Jak została przedstawiona? Przede wszystkim jako wzór żołnierza, kazał konia pułkownik kulbaczyć, kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas, pas, ładunki. Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem. Czyli w tej chatce leśnika, w tej puszczy, gdzie ona umiera, wykonuje jeszcze szereg czynności jak prawdziwy taki rycerz średniowieczny. Każe przyprowadzić tego konia, żegnać się swoim rynsztunkiem, ostatecznie też jest takim rycerzem, powiedzmy chrześcijańskim, chodzi do niej ksiądz z Panem Bogiem. Druga sprawa to kobieta, bohater. Wódz to był wielkiej mocy i sławy. Ordon, też powstanie listopadowym, też bohater. Tutaj z kolei kobieta, bohater, Emilia Plater. No i oczywiście patriotka. To Litwinka, dziewica, bohater, wódz powstańców Emilia Plater. I o tym ten podmiot liryczny mówi dopiero w zakończeniu. To jest właśnie takie zaskoczenie, że umiera ktoś wielki, ktoś sławny, a okazuje się, że właśnie jest to kobieta. Teraz przypominam jeszcze raz, trzy rodzaje literackie, czyli liryka, epika, dramat. Jeżeli chodzi o śmierć pułkownika, to znajdziemy ją tutaj, czyli w liryce, jest to wiersz. Jeżeli chodzi o Redutę Ordona, to znajdziemy ją w epice. Pomimo tego, że jest pisana wierszem, pomimo tego, że zawiera bardzo dużo środków stylistycznych, znajdziemy ją w epice, bo mamy opowiadanie adiutanta. Mamy tę fabułę, mamy narratora, mamy bohaterów i zaklasyfikujemy tutaj do epiki. Pamiętamy też, że tutaj właśnie warto sobie też te środki stylistyczne w Reducie Ordona przypomnieć. To wszystko, jeżeli chodzi o Redutę Ordona i śmierć pułkownika. Życzę Wam dobrej zabawy z tymi tekstami, życzę Wam dobrej lektury i powodzenia, jeżeli pojawią się na egzaminie ósmoklasisty. Do zobaczenia.